siostry, drodzy bracia, może jeszcze brzmi w naszych uszach wezwanie ze środy popielcowej. Pochylcie przed Bogiem głowy wasze. I pochylaliśmy głowy, aby przyjąć popiół. Usłyszeliśmy słowa: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. I to był wyraz naszej śmiertelności i zarazem gotowości do pokuty, gotowości do nawrócenia. Bo słyszeliśmy również słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I oto na progu Wielkiego Postu chcemy rozpoznać drogę prowadzącą do spotkania z Bogiem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, aby przeżyć tajemnicę Paschy, tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, który pragnie nas wprowadzić w ten wielki dar Ojca Przedwiecznego. Chce nas prowadzić do chwały zbawienia wiecznego. I dzisiejsze Słowo Boże przychodzi nam z pomocą, wyjaśnia nam i prowadzi nas drogami Bożej prawdy objawionej w Piśmie Świętym. I oto przed chwilą słyszeliśmy czytanie z Księgi Rodzaju, opowiadające o zawarciu przymierza Boga z Noem zaraz po ustaniu potopu. W jego wodach pogrążył się stary świat, odrzucił wezwanie do nawrócenia. Zepsuci ludzie tak odeszli od prawdy, od Boga, że Bóg postanowił położyć temu kres i w ten sposób dał poznać, że sprawy świata nie są mu obojętne, a także, że nie jest mu wobec nich bezradny. I kiedy po ustaniu potopu wyłonił się nowy świat, Bóg zapowiedział przyszłość, w której będzie obecny. I symboliczny znak Jego obecności, łączący niebo z ziemią, stanowiła tęcza. Zarówno tragiczny los ludzkości sprzed potopu, jak i obietnica życiodajnej obecności to dobre drogowskazy do właściwego przeżywania okresu Wielkiego Postu. Bo najważniejsze przesłanie brzmi: zepsucie i zło nie pozostaną bez kary, a wierność Bogu, wspomagana Jego łaską, przyniesie błogosławione owoce spokoju sumienia i pokoju między ludźmi. A ewangelista Marek, jak zauważyliśmy w bardzo krótkim fragmencie Ewangelii, przedstawił publiczną działalność Chrystusa Pana, poprzedzoną trudną próbą Jego wierności. Bo 40-dniowy post na pustyni był czasem z jednej strony samotności, a z drugiej niezwykłej bliskości z Ojcem. Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana i przez to stał się solidarnym ze wszystkimi grzesznikami, to znaczy z nami. I na naszym wielkopostnym, pielgrzymim szlaku prowadzącym do źródeł miłosierdzia
staje wśród nas Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel. Nasuwa się pytanie, czy wierzymy w to? Jest wśród nas Odkupiciel. Oto ten Chrystus, który umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by przyprowadzić nas z powrotem do Ojca. Wśród nas obecny jest Chrystus, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Chrystus, On zasiadł po prawicy Ojca w niebie, wstąpił do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i mocy i potęgi, jak uczy nas Kościół. I to ten sam Chrystus, tutaj obecny, w Chrzcie Świętym ratuje nas, dokonuje odkupienia przez zwróconą do Ojca prośbę o przebaczenie. Ratuje nas i opiekuje się nami dzięki swemu zmartwychwstaniu. Dlatego ma jako prawo On, który oddał życie za nasze zbawienie, staje wśród nas i głosi. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Trzeba było nam się zatrzymać dłuższy czas, ażeby to wołanie Chrystusa niejako utkwione zostało w naszych sercach, w naszych umysłach, jak echo przynoszące nam Bożą prawdę. Bo zaiste, Pan nas niejako ostrzega. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. A zatem nie ociągajcie się, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest wspaniałe przesłanie, wymagające, ale ratujące nas przed niewolą zła, prowadzące nas do chwały zmartwychwstania w niebie. Bo oto tym wołaniem rozpoczął się Wielki Post. A zatem patrzmy na Chrystusa Pana. Patrzmy na Jego krzyż i dostrzegajmy odkupieńczą moc Chrystusa, działającą w Kościele i w całym świecie. Odwołujmy się do Jego mocy opiekuńczej i uświęcającej w pokornej modlitwie. I dziękujmy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim jest ten Wielki Post, który dzięki Bożej opatrzności możemy przeżywać. I uwierzmy, że Wielki Post jest drogą, która otwiera się przed nami. I tą drogą pragnie iść cały Kościół przez 40 dni. Dlatego dzisiaj za psalmistą Kościół i my modliliśmy się. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Jaką damy odpowiedź na to naszą prośbę skierowaną do Boga? Odpowiedź będzie prosta. Otwierajmy nasze serca, nasze umysły na Słowo Boże, które prowadzić nas będzie po naszych drogach życia.
biorą do ręki Pismo Święte. Bardziej być skupiony wtedy, gdy czytane jest Słowo Boże tu na Eucharystii. Ponieważ to jest droga prowadząca nas do zbawienia. Bo Wielki Post jest również drogą prawdy. I człowiek powinien odnaleźć siebie w całej prawdzie przed Bogiem. Powinno czytać na nowo prawdę Bożych pouczeń, przykazań Bożych, poznawać lepiej wolę Bożą. Powinien konfrontować z nimi swoje sumienie. Kiedy? Czas rekolekcji wielkopostnych. To odnajdywanie na nowo drogi zbawienia. A Wielki Post jest również drogą nadziei. Bo tak modli się dzisiaj również Kościół. A my razem ze wspólnotą Kościoła. Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie. Tylko pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu. Ze względu na dobroć Twą, Panie. Bo jeszcze raz Duch Boży nas napełnia tym przekonaniem, że Wielki Post, święty czas, jest drogą prawdy. Jest czasem rozbudzenia sumień. A sumienie, jak wiemy, to jest ta świątynia, w której przebywa sam na sam Bóg w tej tajemnicy, w której odzywa się Jego głos. Ale trzeba nam będzie jeszcze z głębszą wiarą wchodzić do tego sanktuarium, które nasze sumienie. Bo przede wszystkim Wielki Post przez nasze wpatrywanie się, naszą postawę, nasze życie, dochodząc do tajemnicy pojednania, przebaczenia, wchodzimy na drogę miłości i miłosierdzia. Bo jedynie miłość wraz z miłosierdziem prowadzi nas do źródła nadziei, którym jest sakrament pokuty, pojednania i Eucharystia. A zatem Wielki Post jest wielkim wołaniem miłości, wołaniem przenikliwym i wołaniem decydującym, bo jest to wielki czas miłosierdzia. Obyśmy wszyscy rozpoznali ten święty czas, który mamy do naszej dyspozycji. Dzięki Bożej opatrzności, w świetle tajemnicy Bożego miłosierdzia. Dlatego, siostry, bracia, wraz z całym Kościołem w dzisiejszej liturgii módlmy się, aby tak jak dobry jest Pan i prawy, który wskazuje drogę grzesznikom, aby pomagał nam pokornym czynić dobrze i uczyć nas pokory, pokory, która jest potrzebna od naszego wędrowania drogami Bożymi. Módlmy się również z pokorą, aby Pan w naszych sercach znalazł naszą prawdę, naszą miłość, naszą sprawiedliwość, abyśmy mogli spotkać się z miłością, która jest potężniejsza, silniejsza od grzechu i śmierci, silniejsza od wszelkiego zła. Módlmy się o to, ażeby Pan pozwolił nam przechodzić przez nasze życie ze Słowem Bożym, ponieważ nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
a poszukiwanie chleba zasłoniło nam szukania Bożej prawdy, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Bo oto jest program Wielkiego Postu. Obyśmy przyjęli ten program, każdy na swoją miarę, ale bez usprawiedliwiania, bez odsuwania tego czasu pogłębienia życia swojego wewnętrznego. Ponieważ wciąż aktualne jest to słowo Pańskie, to niech rozbrzmiewa w naszych sercach, dziś, jutro i w każdym dniu, który Pan nam wyznacza. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Dlatego nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Amen.